pozwól swojemu ciału, żeby znalazło sobie dobrą pozycję, ale bez żadnych specjalnych wyobrażeń, że oto zaczyna się coś specjalnego, medytacja, czy uprawianie filozofii, czy cokolwiek innego. Bawiąc się swoim stanem bycia w świecie, pozwalam teraz uwadze dostroić się do dramaturgii narracyjnej. Najpierw próbuję przypomnieć sobie jakąś główną opowieść, która towarzyszyła mi dzisiaj w ciągu dnia. Niech przyjdzie sama, czy to była opowieść o przeszłości, czy raczej o czymś, co mnie czeka. Czy to była opowieść o mnie, który ma kolejny nudny dzień, czy o mnie, który przeżywa wielkie ekscytacje. Czy to była opowieść o mnie, który odnosi wielki sukces, czy o mnie, który utkwił w miejscu. Opowieść o mnie jako świetnym partnerze, czy o mnie jako kimś, kto nie wnosi wiele do związku. To są tylko przykłady. Pozwalam tej opowieści, która towarzyszyła mi najmocniej w ciągu dzisiejszego dnia, przypłynąć znowu w pole mojej uwagi. Teraz odgrywam w głowie tę opowieść, obserwując jednocześnie częścią uwagi, jakby z zewnątrz, to co się na nią składa. Czy to są jakieś obrazy? Wyobrażone sytuacje, ciągi zdarzeń. Pozwalam opowieści z dzisiejszego dnia rozkwitnąć w moim polu uwagi. Pozwalam popłynąć jej dramaturgii, ciągowi zdarzeń w głowie. Widzę też te wyobrażenia ciągu zdarzeń wpływają na doznania w moim ciele. Samo przywołanie tej głównej dzisiejszej opowieści mogło przywołać też pewien stan ciała. Może ciężaru, może napięcia, może szykowania się i gotowości do czegoś. Obserwuję, czy teraz też się pojawia. Próbuję uświadomić sobie, przypomnieć, jak długo w ciągu dnia byłem uwiedzony przez tę opowieść. Była większość czasu. W jakich okolicznościach pojawiała się ta opowieść? Co ze mną robiła, zastawała mnie w jakimś stanie psychofizycznym, a w jakim mnie potem zostawiała. Najważniejsza dzisiejsza wewnętrzna opowieść wybrzmiewa w moim polu doświadczenia. Obserwuję ją i wszystkie jej konsekwencje.
Teraz odklejam uwagę od dramaturgii self-narracyjnego i powracam z nią do dramaturgii świata wokół mnie, świata przedmiotu. W tej części medytacji dobrze jest mieć otwarte oczy i pozwolić, żeby zbiór przedmiotów w przestrzeni wokół mnie wpłynął swobodnie w moje pole percepcji. Czy odczuwam moje ciało jako jeden z tych przedmiotów? Czy odczuwam w jakiś sposób relacje pomiędzy moim ciałem a innymi przedmiotami? Czy musi się moje ciało bronić przeciwko innym przedmiotom, albo przeciwnie? Czy ma ochotę na to, żeby je podbijać, używać, zawładniać nim? Pozwalam światu morficznemu rozkwitnąć w polu mojej uwagi, jego logice, jego dynamice. Może coś się w nim zmienia. Moja uwaga dostraja się do bycia w rzeczywistym świecie fizycznym wokół mnie. Wyraźnie odczuwam swoją osobność. Pozwalam, żeby w polu mojej percepcji pojawiały się konkretne kształty i miejsca w przestrzeni. Naturalnie, bez wysiłku, dostrajam się do tego świata, a nie tak jak wcześniej do świata wewnętrznej opowieści w mojej głowie. Jak bycie w tym świecie wpływa na mój dobrostan, na mój stan psychofizyczny? Czy uwaga może łagodnie, bez wysiłku, bez potrzeby koncentracji, pobyć tutaj, w tym świecie, który rozciąga się dookoła? Teraz pozwalam uwadze poczuć dramaturgię świata podmorficznego, dostroić się do niego. Coś, ten przedmiot, jakim było moje ciało, może być teraz portalem do tego świata i zaczynam odczuwać moje ciało jako ciężar, jako przedmiot w świecie innych przedmiotów, ale jako serię doznań. Czuję nacisk siły grawitacji. Pozwalam grawitacji docisnąć moje ciało do powierzchni. Pozwalam jej wlać się do środka ciała, do mięśni, ścięgien, organów,
płynów ustrojowych i wymasować te miejsce. Nie stawiam oporu grawitacji. Teraz moja uwaga łagodnie i delikatnie spływa z czubka głowy w dół mojego ciała i odkrywa to wszystko, co jest w tym ciele twardością, cechą pierwiastka ziemi. Czy czuję jakąś twardość na powierzchni czaszki, w środku głowy, w okolicach nosa, szczęki. Coraz niżej spływam uwagą, dostrajając ją do tego wszystkiego, co jest twardością w moim ciele. Naturalnie, swobodnie uwaga wsiąka w moje ciało i odsłania wszelkie obszary twardości. Mogę poczuć twardość w środku ciała, ale mogę też ją poczuć w miejscu, w którym ciało styka się z jakąś powierzchnią. Pozwalam twardości rozkwitnąć w polu mojej uwagi. Teraz uwaga spływa z czubka mojej głowy i odsłania wszystko to, co jest cechą miękkości pierwiastka ziemi. Czy jest jakaś miękkość na czubku głowy? Czy jest jakaś miękkość w jej środku? Pozwalam uwadze naturalnie, bez wysiłku, płynnie spłynąć w dół ciała i odsłonić wszystko to, co jest miękkością. Ciało zasysa uwagę, tak jak gąbka zasysa wodę. Naturalnie, swobodnie. Teraz przez chwilę obserwuję emocje, tło emocjonalne, które pojawiło się w tej fazie, w której jestem w dramaturgii pornograficznej. Pozwalam temu
emocjonalnemu tłu wybrzmieć moje pozwanie. Kończę to ćwiczenie medytacyjne, ale wychodzę z niego z poczuciem, że tylko ode mnie i od tego, co zrobię z moją uwagą, zależy, w której dramaturgii ona się znajdzie. Że ode mnie zależy zakres moich doświadczeń. Mam dostęp do wielu światów. Poprzez odpowiednie nakierowanie, odpowiedniej uwagi, rozluźnionej, swobodnej i klarownej. Z tym poczuciem wracam do reszty dnia. Pozwól, żeby jeszcze brzmiały resztki medytacji w tobie.